Spokojnie, to jeden z naszych. Do kaprala Mirosława Niecia, ściśle tajne. Dnia 14 października tego roku grupa pod dowództwem pułkownika Gustawa Paszkiewicza ruszyła na Mińsk. Po krótkich walkach dnia 15 października około godziny 13:30 miasto zostało zdobyte. Nieprzyjaciel zdemoralizowany i złamany. Zdobyto dużo taboru kolejowego, 10 ciężkich karabinów maszynowych i wiele sprzętu wojennego. Podpisano dowództwo Wojska Polskiego 15 października 1920 roku.